Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja nazywam się Radek, a dzisiaj gramy w grę pod tytułem Legendcraft. Nowa gra indie stosunkowo, która ma bardzo specyficzną metodykę i system gry w ogóle, całego gameplayu. Zobaczycie zresztą zaraz, jak zaczniemy sobie od razu od prologu i tutorialu, jak to wszystko wygląda. No będzie to nietypowe na pewno, to wam mogę powiedzieć, ale z tego co widziałem, bo ja nie grałem jeszcze, za standardowo wchodzimy w tą grę na ślepo, to możemy spodziewać się, myślę, czegoś całkiem naprawdę przyjemnego. W każdym razie, dowiedzmy się, więc o co tu w ogóle chodzi? To jest to samo miejsce, w którym jego wysokość trenował podczas swojej młodości. Nikt go nie używał od wielu lat. Jest tutaj całkiem brudno. A to jest miejsce, które ma być używane na specjalny trening, tak żeby nikt tutaj nam nie przeszkadzał. Dobrze! W takim wypadku bądź ostrożny i ostrożnie przejdź przez całe wszystkie te tutaj przeszkody, które są na torze, które są naprzeciwko ciebie. Będziemy czekać tam naprzeciwko. Musisz klikać WASD albo prawy przycisk myszki, żeby przemieszczać jednostkę. Przytrzymaj i poruszaj się, żeby poruszać się dalej w kierunku, który wycelowałeś. Ok, czyli możemy chodzić, możemy po prostu iść sobie, tylko że przytrzymywanie, ok, działa. Czyli musimy iść. Widzicie, już jest bardzo dziwnie, prawda? A to dopiero początek, ok. Jesteś taki zręczny, aż jestem zazdrosny, mówi Mobius, ale Królewicz nasz na to odpowiada, no i co dalej? Następnym krokiem będzie trening walki już. Użyj swojej broni, żeby zniszczyć te tutaj oto laleczki, które są przygotowane do celów treningowych. Jak tylko pojawisz się w odpowiedniej pozycji, blisko swojego celu, poruszaj się bliżej, aż w końcu pojawi się takie okienko, które będzie sygnalizować, czy chcesz zacząć walkę, czy nie. Kliknij na swoim celu, żeby zobaczyć różne informacje. Mogę kliknąć tak po prostu, ok, czy to jesteśmy my, Prince Allen, mamy tutaj, jak widzicie, ja zasłaniam, naprawdę to nic ważnego nie zasłaniam, to jakąś po prostu jedyneczkę zasłaniam, to są runy, jak widzicie, ludzie żyją w smutku, jak możemy zajmować się sobą i udawać, że wszystko jest dobre. Tutaj mamy też informacje o skill pointach, które zasłaniamy, one nie są w tym momencie ważne, ok, ale mamy różne możliwości ochronne, mamy możliwość jakichś tutaj skillów do użycia, to pewnie wszystkiego się dowiemy. Jeżeli klikniemy na przeciwnika, on ma tylko 8 HP, właściwie 0 z jakichkolwiek możliwości. Jeśli ojciec wiedziałbym, co robię, to byłby koniec, to będzie koniec świata, jeśli się dowie. Ok, czyli podejdziemy sobie do tej właśnie tutaj kukły. I czy będziemy chcieli atakować? Tak, będziemy chcieli walczyć. Kukła nam nic oczywiście nie powie mądrego, ale my będziemy robić, co możemy, żeby ją pokonać. I po trzech uderzeniach kukła przestanie istnieć. Wydaje się, jak gdyby nie uderzało zbyt silnie. A więc kukła w końcu wykonała swoją misję. Teraz masz trochę innego przeciwnika, spróbuj wygrać z nim. No, przejdziemy dalej, poruszamy się po tej dziwnej planszy. Zobaczcie, tu jest też możliwość przyspieszenia czasu. Więc jak będziemy w walce z tym przeciwnikiem, to możemy sobie przyspieszyć nawet razy 4. Tak, żeby to szybko się działo. Na razie dostawmy na razy 2. A Aaron nie jest w stanie z tym walczyć. Ta kukła, wychodzi na to, że ona jest w stanie sama siebie naprawić. Dokładnie, odkąd staruszek zaaplikował jej zaklęcia pozwalające na samonaprawę, tak właśnie jest. Żeby ją pokonać, musisz użyć czegoś specjalnego. Wychodzi na to, że ma jakąś dodatkową moc. Dokładnie, użyj miecza, który ci właśnie podałem, i zniszcz tego przeciwnika. Tłumaczenie, bo nie wiem, czy wiecie, gra jest oryginalnie, jeśli się nie mylę, to chińska, więc tłumaczenie tych tekstów jest takie, trochę bym powiedział, niezdarne, natomiast no nie przeszkadza to, żeby się skupić się na faktycznym gameplayu, co tutaj jest jednak ważne. Kliknij na ikonkę miecza, żeby wybrać właśnie ten miecz, następnie kliknij na przeciwniku, a właściwie na postaci, żeby położyć moc bitewną na jego ciele. No tak właśnie o tym mówię, co jak było tego dziwnego tłumaczenia. Dacie dodatkowe obrażenia w kolejnym ataku. Okej. Okay. Czyli muszę kliknąć sobie tą ikonkę i muszę kliknąć na nim, proszę bardzo. I teraz zadał 8 obrażeń, ale nam zażarło mieczyk, że tak powiem. Jeżeli chodzi o zasoby tej właśnie siły bitewnej, to można ich używać zarówno jak i poza walką, co ciekawe. Położenie kilku takich zasobów na jednostce w tym samym czasie spowoduje, że będziemy mieli możliwość zadania dodatkowego obrażenia. Ale jednak te efekty będą się zmniejszać wraz z ilością położonych zasobów. Czyli nie można po prostu nastakować tego w nieskończoność, to jednak będzie coraz słabsze. A wydaje się być całkiem użytecznym trikiem. Kiedy będziesz walczył z przeciwnikami, którzy są podatni na obrażenia, ale niebezpieczni, to odpowiednie użycie tych zdolności, tych zasobów, odegra bardzo kluczową rolę. A teraz spróbujmy powalczyć z ostatecznym przeciwnikiem tego treningu. On nie będzie stał w miejscu.
Okej, okay, bardzo ciekawe. A tutaj są swoją drogą nasi inni koledzy, na przykład Lili, która ma trzeci level swoją drogą. Staruszka możemy kliknąć, on ma szósty. On to dopiero jest potężny. No kurczę, to my z nimi byśmy nie wygrali, gdybyśmy chcieli walczyć chyba. On ma 88 prędkości, a mamy setkę. Okej, okay, ta prędkość będzie ważna w kontekście zadawanych obrażeń, coś strzelam. Pytanie brzmi, czy możemy spauzować? Dobra, na razie wrócimy do jedynki. Teraz tak, tego nie mamy w ogóle. Coś czuję, że będziemy teraz uczeni, jak używać tych zdolności. Oczywiście, że walczymy. To jest wojownik, on chyba nas też będzie zaatakował. Tak, on nam zabiera obrażenia. Zadaje nam obrażenia, to znaczy. I co? No nie możemy niczego użyć ciekawego. To jest automatycznie się leczymy, to jest nasza jedna zdolność. Nie wiem, czy mogę jej użyć. Po prostu chyba nie. Mam chyba po prostu przejść tą walkę. No on został pokonany, ale on krwawi. To tylko lekkie zadrapanie. Nie ma co panikować. Wasza wysokość, łap to. Wasza wysokość. I zabił go tym po prostu, co rzucił. To jedzenie. Wygląda na smaczne. To jedzenie jest błogosławione przez bitwę. To jedzenie zostało ugotowane w kotle podczas wielkiej bitwy. Na pewno tak było. Możesz jeść zarówno podczas walki, jak i poza nią. Będzie leczyć twoje ciało i umysł. A, z tym poza walką i w trakcie walki to chodzi o to, że możemy się nastakować przed walką po prostu. Wiecie, wyleczyć się przed walką, nastakować się zdolnościami ofensywnymi przed walką i dzięki temu się będziemy mogli potem łatwiej pobić z kimś mogli. Kliknij na jedzonku, żeby wybierz jedzonko, potem na postaci, a ona zacznie jeść jedzenie, a ty odzyskasz trochę HP-ków. Ok, czyli klikamy na tym, klikamy na sobie, zjadł, 6 punktów życia odzyskanych, super. Ha, rana już tak bardzo nie boli. Nie wiem, czy wiecie, ale tak działa jedzenie. Jeżeli na przykład zrobiłeś sobie, nie wiem, robiłeś obiad na przykład, albo robiłaś obiad i przecięliście sobie palec na przykład nożem, to po prostu zjedzicie trochę tego obiadu i palec się wam naprawi. To jest oczywiste, wszyscy na świecie o tym wiedzą. W każdym razie rana już tak nie boli. Gratulacje, wasza wysokość. Udało się przejść całą sesję treningową dzisiaj. A teraz odpoczywaj i będziemy kontynuować jutro. A ja będę ci posługiwać w łaźni. Pozwól mi posługiwać ci w łaźni. Ty to lepiej się uspokój. Okej, okay, widzę, że mamy tutaj kogoś, kto bardzo jest zaangażowany w relację. Swoją drogą ona jest wyższa od niego, jak tak mi się wydaje. Nie, żeby to było coś w tym złego, on jest po prostu bardziej przesadzisty. On jest takim bardziej... To jest w ogóle taki Darius trochę z League of Legends, tylko niższy mam wrażenie. Ale udało nam się wygrać, więc wychodzimy z tego tutoriala. Ej, przestań biegać. Nie skończyłeś jeszcze misji treningowych. Jako komander oddziału musisz nauczyć się więcej na temat zdolności, zwłaszcza tych walecznych. Wróć do mnie, kiedy w końcu przejdziesz przez wszystkie 4 tutoriale. No i oczywiście wytłumaczenie, że po prostu chcą, żebyśmy to wszystko ogarnęli w grze, jak działa. No pewnie, pierwszy przeszliśmy, jak zobaczycie, tu są jeszcze kolejne 2 i potem już zaczynają misje. Ich trochę tu jest tak naprawdę. Tak czy siak, to była pierwszy tutorial, to mamy drugi. Tu będziemy się uczyć, jak rekrutować jednostki chyba. Tak przynajmniej po prawej było napisane. Zobaczmy, lekcja numer 2. Głównym tematem dzisiejszego treningu jest rekrutowanie różnych kreatur, żeby wybudować swój własny legion. Okej, okay, gdzie zaczynamy? Masz na początek 2 złote monety. Próbuję znaleźć... Okej, okay, faktycznie mamy. To są trzy, przed tobą są 3 zakurzone już mechaniczne istoty. Możesz wybrać 2 monety, żeby uczynić ich swoimi członkami drużyny. W przyszłości, w prawdziwej walce, większość istot, które napotkasz, będą potrzebowały dużo więcej niż tylko 2 monety, więc bądź przygotowany. No dobra, ale którego powinienem wybrać, żeby z kimś walczył? Czerwony jest dobrym atakującym, ale jest bardzo łamliwy, więc uważaj, żeby za dużo nie oberwał. Niebieski może przyjąć dużo obrażeń, ale nie jest zbyt dobry w walce, a zielony jest, ma specjalną runę, która ma efekt leczący, która pozwala przywracać mu własne życie i również tych teammate'ów. Tak mówiąc w skrócie, wszystkie 3 jednostki są podobne w sile, więc tak naprawdę to wybierz, kogo chcesz. O, nie ma żadnych mechanicznych żab. Nie wiem, dlaczego akurat na żabach się skupiła, ale niech będzie. Spróbuję sprawić, żeby do mnie dołączyły. Po tym jak spotkasz się z kreaturą, która ma białą obwódkę, wybierz rekrutację, żeby uczynić ich swoim teammate'em. Spróbuj. Okej, okay, czyli co? Mogę podejść tutaj. Mogę próbować zarekrutować, tak? Klink klank, zarekrutowaliśmy. I teraz się będziemy przesuwać, co? Jakoś... Całą ekipą się będziemy przesuwać, okej. Okay. Ja chcę tego leczącego tutaj jeszcze, pyk. Poprosimy o rekrutację. Okej. Okay. Ale rozumiem, że teraz nie możemy z tym jakby walczyć, nie? Ej, możemy z tym walczyć w sumie. No ja, ale czy ja chcę z tym walczyć? Czy to ma w ogóle sens? Nie, ja pójdę dalej naprzód.
Mechaniczny Minotaur z przodu ma czerwoną obwódkę, to oznacza, że nie może być zrekrutowany. Rozwal go ze swoimi nowymi członkami drużyny. Dobra, walczymy w takim razie. On muczy jednocześnie. Będę w miarę dobrze, chyba dobraliśmy ten zespół. I zacznijcie zwracać uwagę na to, że jakby sposób, w jaki mamy te jednostki poszeregowane i ustawione, spozycjonowane wokół naszej postaci, ma znaczenie tak naprawdę. A teraz zależnie od tego, to poszczególne jednostki są atakowane, więc na przykład nasz Prince Allen nie oberwał, który jest Huma, on nawet nie jest człowiekiem, on jest człowiekiem. On nie jest człowiekiem. On nie oberwał, ale tamci już oberwali. Zastanawiam się, czy wasza wysokość zauważył, że nasze jednostki, które nie są w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem, nie są też w stanie atakować. Tak. Wychodzi na to, że jest to związane z formacją Legionu. A więc przemyśl dokładnie, w jaki sposób jednostki będą funkcjonować, kiedy je rekrutujesz. Jeśli mamy różne jednostki, które podchodzą do przeciwnika w tym samym czasie, to w jaki sposób mogę powiedzieć, kogo przeciwnik atakuje pierwsze? Wszystkie jednostki w walce będą atakować jednostkę z najwyższą ilością punktów życia. Okej. Okay. Dobra. To brzmi jak jakaś taka sztuczka, którą można wykorzystać. Nie zapomnij używać serc i złota, żeby podtrzymywać lojalność swoich członków drużyny w trakcie walki. Poziomy lojalności są wyrażane w twarzach na prawej górnej części ekranu jednostek. Okej. Ta lojalność maleje wraz z walkami kolejnymi. Nie dowiemy się też, co tam było dalej napisane. Najpierw są szczęśliwe, mamy trzy monetki. Możemy znowu kogoś zrekrutować. Ja wiem, jak teraz będę chciał kogoś zrekrutować. Myślę, że zrekrutujemy w ten sposób. Zgarniemy sobie tego. A teraz zrobimy... A teraz będziesz poddany walce i challenge'owi obcego Legionu. Okej. Okay. O, więc mechanika sztormowania. Zrekrutuj nowych teammate'ów. Oni pomogą ci zaatakować przeciwników. No dobra. I teraz zrobimy jeszcze coś takiego. Zgarniemy go od góry. Nie wiem, czy to zadziała tak, jakbym chciał. Oni mają tutaj też takie rzeczy. Chyba dostali poziom, ale co to znaczy? Ja im to kliknę. Tak, to są poziomy zdolności różnych, które posiadają. No dobra, w każdym razie, a tutaj co jest? Możemy to jakoś wziąć ze sobą? Nie, to po prostu jest ślad. Po nim pozostał. Dobra, zaatakujemy więc w ten sposób przeciwnika. Nie. Myślę, że w ten sposób zaatakujemy przeciwnika. Ciekawe, czy on będzie brał udział w walce. On leczy, co prawda. Mogliśmy... dobra, tamten został pokonany już szybko. Czy możemy się przemieścić w trakcie? Bo to jeszcze trochę może potrwać. Zróbmy razy 4. Jak widzicie, to faktycznie może trochę potrwać. Nie możemy się przemieścić w trakcie walki nigdzie. Więc jak zrobię tak? A to jest pauza, okej. Okay. Nie mogę tego w żaden sposób przemieścić, ani nic takiego. Czy mogę użyć czyichś zdolności? Na przykład, nie wiem, tutaj? Nie, chyba nie mogę tego w żaden sposób użyć. Okej, okay, niech walczą, no te cztery. No, ta walka trochę potrwa, tak jak mówiłem. Bardziej, że oni są jeszcze leczeni przez siebie nawzajem. To jest te zielone jednostki. Nasz chyba wygra. Tak, tamten dużo bardziej obrywa, jak się okazuje. To jest ciekawe. Coś tutaj się nam pojawiło, jakiś plusik pojawił. Cokolwiek to znaczy. Okej, okay, jeszcze z tym możemy walczyć. One się po prostu przesuwają do przodu wtedy. No ten zielony oczywiście nie jest aż tak bardzo odporny na ataki, więc w końcu udało się go pokonać. Ale jednak duże znaczenie będzie miało to, w jaki sposób ustawimy nasze jednostki podczas walki. Więc trzeba mieć to na... No jednak trzeba mieć to na uwadze. Tam jest jakiś mech już w tym momencie, który na nas czeka. Okej. Okay. Tak, tylko teraz jakby to zrobić, żeby ta jednostka wylądowała tam, gdzie ja chcę? Myślę, że zrobimy tak. Zaraz wam pokażę, jak tylko tutorial minie. Teraz jest bardzo silny przeciwnik, musisz go pokonać, żeby wygrać. To jest wysoka kamienna statua, nie wygląda zbyt dobrze. To jest antyczny demon, który został przyniesiony tutaj bardzo dawno temu, więc spróbuj podjąć wyzwanie. Pamiętaj, żeby wziąć jak najwięcej jednostek, jak tylko możesz. I żeby one były w kontakcie z przeciwnikiem. No właśnie tak chciałbym zrobić, więc zgarniemy sobie tego i teraz tak. Ja tak myślę, jak to zrobić. Zgarniemy tego. I teraz pytanie, czy... No właśnie, tutaj został jeszcze jeden. Chciałbym tak zrobić, żeby właśnie w tej walce było ich jak najwięcej. Więc tak go zajdziemy od dołu boku, w ten sposób. Dużo tych, no niestety, bym powiedział, takich niespecjalnie... Wiecie, a teraz możemy jedzonko dać chyba komuś. Niech on sobie tutaj poje.
On za dużo nie pojadł, szczerze mówiąc. Ma też na tutaj taki plusik, który absolutnie się nie wiem, co oznacza. Ale dobra, będziemy walczyć w ten sposób teraz. Zobaczymy, co się stanie. Bardzo szybko go pokonamy, z tego co widzę. Mieliśmy sobie do czwórkę włączoną na prędkości, ale jednak. Dobra robota, wasza wysokość. Nie zajmie ci to długo, żeby stać się cudownym, wspaniałym komandorem. Jaki pewniaczek. Dobra, mamy jeszcze do przejścia kolejne dwa tutoriale. Możemy sobie równie dobrze jeszcze przez nie przeskoczyć. Nauczymy się o talentach i runach w tym tutorialku. Więc sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Dzisiaj trzecia lekcja. Ona się skupia na skillach, na runach. No brzmi na skomplikowaną sprawę. No dawaj, do akcji. To jest pan Krasnolud z Królestwa, nie wiem, zeszło z Polski. Z powodu swojego uznania dla jego wysokości on przybył kooperować podczas naszego treningu. Tego niech nam zapłacą. On ma bardzo ważny zdolność, która nazywa się kamienny, właściwie to żelazny mur. I ona może właściwie wyłączyć każdy atak, który dostaje do jakiegoś tam poziomu. Tam dalej ścieżka jest zablokowana przez bardzo silną statuę z młotem, która została przyniesiona do naszego kraju przez konkubiny lata temu. Konkubiny przyniosły do naszego kraju statuę? Dlaczego? Nie wiadomo, po prostu to zrobiły, okej? Okay? Po co się pytamy? Ta statua ma bardzo wolny atak, ale bardzo dużo obrażeń zadaje. Więc teraz wiesz, jak się nią zająć. To brzmi niebezpieczne, ale ja lubię takie wyzwania. Dobra, to panie krasnoludzie. Ja bym chciał... Tylko tak, czy on blokuje... I on ma HP. To po pierwsze. 76 podczas gdy mamy 60. Okej, okay, czyli możemy tak go zrekrutować. 12... Gold, 12 mieczy, 12 dzień, 12 serce, 12 golda potrzebuje. On bardzo dużo chce. Stój za mną, moje chłopcze. No to tak trochę nie pykło nam to stanie za nim. Ale i tak powinien być atakowany on, jak rozumiem. No dobra, podchodzimy do przeciwnika, atakujemy. Nasz cel został za... Boże święty, został zrobiony, wykonany. Po prostu. Bardzo dobrze, w dodatku do użytecznych zdolności, takich jak właśnie ten Iron Wall, w Loflandzie jest także mnóstwo różnego rodzaju cudownych stworzeń z bardzo unikalnymi zdolnościami. Przyglądaj się im, tak jak będziesz je spotykał. Wnioski można rekrutować, więc na przykład teraz możemy zrekrutować Bomboya, który sobie tutaj siedzi. Ma bardzo silną, ale niebezpieczną jednostkę nazwaną samozniszczenie. Kiedy jest zniszczony, wybucha bardzo brutalnie, zadając obrażenia wszystkim jednostkom w pobliżu. Nieważne, czy to przyjaciele, czy przeciwnicy. Są takie momenty, kiedy ktoś w armii musi no, po prostu podjąć się jakiejś ofiary, kiedy się mierzymy z silnym przeciwnikiem. Zobacz na formację przeciwników naprzeciwko i chyba musisz zrozumieć sam, jak to trzeba zrobić. Ja rozumiem, jak to trzeba zrobić, ale myślę, że może byśmy... Pyk, najpierw zgarniemy jego, pyk, zgarniemy tutaj. Rozumiem, że po prostu musimy... O, zaraz! Nie tak to mieliśmy zrobić. Czy ja to mogę cofnąć? Czy ja mogę na przykład tą jednostkę usunąć z Legionu? O! Całkiem zepsułem ten tutorial już w tym momencie. Zastartujmy go szybko. Dobra, wiemy wszystko, co tu się dzieje. Szybko po prostu pokonamy tego... Bo jakby nie zrozumiałem tego, myślałem, że zrobię to łatwiej, ale przecież nie o to chodziło. Chodziło o to, że musimy tą jednostkę wykorzystać do poświęcenia się. Ten oto sposób. Rekrutujemy i rekrutujemy, więc teraz wybuchnie tak, że tylko on oberwie. Proszę bardzo, walczymy. Ona wybucha, no i tamci wszyscy są pokonani, tak? Gratulacje, wasza wysokość. Twoje zwycięstwo było dokonane nad dużo potężniejszym przeciwnikiem i jego armią. Teraz będziemy musieli zobaczyć, co robią runy. Widzisz to dziwne drzewo przed tobą? Wygląda na żywe, to bardzo dziwne faktycznie. Tak naprawdę jest to po prostu zwierzę, które jest jakby udaje tylko drzewo. Jednakże nie wygląda na zbyt przyjacielskie, ale będzie kompletnie cały czas leczyć się w trakcie walki. Nie tylko siebie, ale też nas. To dobry towarzysz, który będzie w stanie pomóc innym. Kiedy te zielone światełka świecą się tam, to coś się dzieje. Nie dowiemy się, ponieważ tutorial nie został przetłumaczony do końca, niestety, w Legion Crafcie. Tylko, że będziemy mogli się przekonać na pewno na własnej skórze już za chwilę. Runy reprezentują osobiste zdolności, które istoty mają i mogą kultywować, a także w jakiś sposób przekazywać innym. Im więcej run jest połączonych, tym wyższy poziom runy i tym bardziej efektowne będą.
Runy leczące są przenoszone przez drzewka i są efektywne na jednostkach właściwie całego naszego oddziału. Mogą być używane, żeby leczyć jednostki, także w tym wliczając ciebie. Ale co jeżeli są dwa jakby zbiory leczących run naraz, tak jak choćby teren u przeciwnika? Jeśli jest ich mnóstwo i są niepołączone, to tylko najwyższy level będzie działał. Jeśli nasza armia jest wystarczająco, ma już wystarczająco dużo leczącej siły, to możemy walczyć z tymi przeciwnikami. Możemy także challenge'ować wszystkich silnych przeciwników. No nie do końca. Okej, i mnie kompletnie zgubili w tym tutorialu, więc jeżeli jest jedna rzecz, którą mogę już w tym momencie powiedzieć o grze, to, że muszą poprawić tłumaczenie, bo jest w tym momencie niejasne kompletnie. Liczba życia na jednostce może się odnawiać, ale nie w nieskończoność. Kiedy jednostka otrzyma więcej niż pewien zasób leczenia, to zaczyna to leczenie się słabnąć już. A. Jeśli będziemy kontynuować leczenie, to będzie się coraz bardziej przestawało być efektowne, aż w końcu życie w ogóle nie będzie przywracane. Będzie potrzebne trochę czasu, żeby ten stan minął. Więc nie myśl, że jeśli masz super jednostkę leczącą, to już jest po prostu wygrane wszystko. No dobra, walka nie jest taką prostą sprawą. Tak, ale praktyka czyni mistrzem. No dobra. Teraz tak, tutaj mamy poziomek z tego, co widzę. Myślę, że damy mu to. Podejdziemy teraz. Możemy zrekrutować, tylko może nie w ten sposób właśnie. Zrekrutujemy, o, w ten sposób, rekrutujemy. Mamy bardzo teraz silną jednostkę leczącą i możemy tutaj walczyć, tak? Myślę, że to nie powinien być wielki problem. Tu jest włócznik w ogóle zaraz obok. Walczymy więc. Tak, ta jednostka nas bardzo szybko leczy, to nie ma co ukrywać. Teraz jeszcze ten krasnolud tutaj pokona przeciwnika. Prawdopodobnie zrozumiałeś już wagę, jakie mają jednostki leczące w Legionie. Następnym krokiem jest wytłumaczenie waszej wysokości efektu specjalnych run, które działają, a także ich znaczenie podczas tak zwanej dyfuzji run. Dyfuzja run! Gramy w jakąś grę kurczę techniczną? Dyfuzja run. Pierwsze dwie panie elfickie tutaj w dzikości tych terenów to są elfickie łowczynie, które zostały sprowadzone z Deusu na trening polowania. One mają 3 staki tego łuku. Ten trening pozwoli również i tobie nauczyć się tego, jak działa talent strzelecki. Pośpieszcie się, nie ma wakacji w dzikości. No dobra, dobra. Widzisz te świecące ikonki łuku? No widzę. To jest runa oznaczająca zasięg. Ona reprezentuje to, że mają zdolność atakowania z dystansu. Im więcej tych run, tym dalszy zasięg. Warto zauważyć, że jednostki, które robią zasięgi, ataki zasięgowe, zadają obrażenia, które są poniekąd mniejsze niż te, które mają wypisane na panelu obrażeń. Ponieważ damage zanika wraz z dystansem. Okej. Okay. Czy ja też mogę wykonywać zasięgowe ataki? No to jest właśnie ten ważny moment. Zauważyłeś, jak masz trochę skill pointów, które są ci dostępne? Możesz dostawać skill pointy i upgrade'ować swoje zdolności podczas walki. Zdolności mogą być używane do upgrade'owania swoich zdolności. W dodatku mogą być też używane do zaawansowanych taktyk dyfuzji run. Kliknij na jednostce z runą, następnie kliknij na rune spread, czyli tym tutaj. Na przykład, jeśli mamy runę... Aha, czyli jeżeli sprite z runą wybierze sobie taką właśnie tabelkę, na której są runy, to na innych terenach będzie... To jest absolutnie niezrozumiałe, moi drodzy. To tłumaczenie... Dobra, spróbujemy przez to przejść na czuja. Mamy naszą jednostkę, to jest ten rune spread, tak? Możemy sobie tu kliknąć i nie zrobić nic tak naprawdę. A. Mamy 3 skill pointy. Które nam absolutnie nic nie dadzą. Ok. No, powiem wam szczerze, że ja jestem zagięty. Tak, żeby teraz. Nie mogę tego przenieść, nie mogę tego w żaden sposób użyć. Mogę natomiast, jeśli już, to mogę podbić sobie te inne rzeczy tutaj. Kliknij na strzałkę, a następnie wybierz grid, który chcesz zupgrade'ować.
No a co jeżeli kliknę tu na przykład? Zaraz, chyba że to mogą tylko te jednostki, które mają jakieś już... Bo my możemy niby zrobić coś takiego, ale to nam absolutnie nic nie da. Więc ja po prostu powalczę z nimi. Możemy też zrekrutować w sumie, bo to ono do nas dołączy tak naprawdę. Remove runes, get free skill points. Okej, okay. Zrekrutujemy ją. Mamy łuczniczkę. Czy teraz oznacza, że ona może walczyć na dystans faktycznie? No zrobimy tak. A zaraz, tam też możemy zrekrutować. Może powinniśmy ją zrekrutować tak bardziej właśnie w ten sposób. No bez sensu zrobiliśmy stamtąd, że ją z przodu zrekrutować. A, zaatakowałem ją niechcący. Mówi się trudno, przynajmniej skill pointy dostaliśmy. Zobaczcie sami. No dobra. Zaatakujemy. A, możemy ich też rekrutować. Dobra, to oni będą naszymi gardami tutaj. Rekrutujemy ich, w ten sposób będziemy mogli powalczyć. Proszę bardzo, coś się totalnie nie wyjdzie. Ale niech oni powalczą. Nie, na razie sobie radzą. To nas leczy całkiem mocno. O, oni też tam się leczą. Cholerka. Ciekawe jak długo to leczenie będzie na nas działać na full. Bo utrzymujemy się w połowie życia cały czas. Gdybyśmy mieli 3 krasnoludy, moglibyśmy zrobić coś więcej. Czy jesteśmy w stanie coś ulepszyć w trakcie tej walki? Nie wydaje mi się. Dostaliśmy tutaj dodatkowo jakąś zdolność. Tak, pokonaliśmy w końcu ten terror. Zaraz się podniesiemy do góry prawdopodobnie. Albo będziemy walczyć w ten sposób. Jakoś to wyszło, moi drodzy. Chociaż szczerze mówiąc... Dało nam się ten podstawowy trening wykonać. Ja przeklikam przez ten tutorial, który absolutnie niczego nie tłumaczy. Moi drodzy, tu nawet nie będziemy zaczynać czwartego tutorialu. Moim zdaniem w tym momencie tłumaczenie, jakość tłumaczenia jest totalnie do poprawy. Jeśli jakimś cudem przejdziecie przez tutorial, będziecie wszystko rozumieć, albo przeczytacie w internecie informacje na temat tego, jak tak naprawdę sobie z pewnymi rzeczami poradzić, to jest świetny tytuł i propozycja do tego, żeby się pobawić, bo podchodzi do systemu walki i jakby całej takiej taktyczności gry w nieco inny sposób niż inne gry. Niestety, na ten moment tłumaczenie tego jest zrobione w sposób wołający o pomstę do nieba, więc nie mogę tego polecić, tak jak teraz to wygląda. Tak więc, no niestety, gra ciekawa, do poprawy tłumaczenie i może coś z tego będzie. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat, czy próbowaliście grać w Dungeon Crafta. Jak zwykle, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał oraz zlajkujcie film, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, hej!